Cześć, mamy koniec listopada, zimny dzień, wieczny, dosyć silny zachodni wiatr, do tego przez noc mega spadło ciśnienie, więc wybór mógł być tylko jeden, rzeka, Bzura, mam ją najbliżej, więc postanowiłem te parę godzin poświęcić na biczowanie właśnie tej oto wody. Moje przekonanie, że przy spadającym ciśnieniu na zbiornikach takich z wodą stojącą raczej są małe szanse, na rzece są większe, więc dzisiaj wlazłem w trzciny, jak widać. Zobaczcie, tutaj jestem trochę osłonięty od wiatru. Guma taka podobna do płoci, krąpia 12 cm, główka 8 gram, żeby delikatnie nad tym zarośniętym dnem poprowadzić wachlarzem przynętę. I tak dziś będziemy łowić. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, łowiąc w takich miejscach jak tutaj na rzece, musicie bardzo uważać na dziury w brzegu, bo łatwo idzie sobie nogę załatwić. Idu na rybku. Tiririri. Wczoraj miałem urodzinki. Jestem fajnie zmotywowany do wędkowania. Liczę, że w końcu coś może siądzie na tych rybach. Żyć. No, 54 cm. O, ślisko bardzo, trzeba uważać. Rybkę trzeba wypuścić, nie wraca do wody. Poszła. To jest to. Jak widzicie, teren trudny, napęd na cztery koła się przydaje. Powoli już będę zmierzał do auta, może jeszcze tam kawałeczek dalej obrzucam dwie miejscówki i na koniec dam wam podsumowanie.
próbujemy jeszcze za mostem. Czasami jest to dobre miejsce, ale nie wiem, czy o tej porze roku. Przeprowadzimy kilka razy gumę. Jak widzicie, te bale zawsze spowalniają tą wodę. Rzucimy kilka razy tutaj wzdłuż brzegu. Czasami te szczupaczki potrafią tutaj się zadokować i biją w ten narybek, który tutaj w tych prądach wstecznych sobie gdzieś tam próbuje znaleźć schronienie. O, teraz było widać, że jakaś tam drobniczka uciekła spod gumy, więc może coś tutaj stać też. Czasami tak też się dzieje, mamy tu trawki trochę. Już nieraz miałem, głównie w zimie właśnie najlepsze to są miejsca takie za mostem. Tu dla okonia są dobre stanowiska też. Ale dzisiaj trudny dzień. Jedno branie wykorzystane w 100%, a teraz odbijam się od wody. Nic. 2,5 godzinki spędzone nad wodą zaowocowały jedną rybą, co widzieliście na filmie. Teraz trochę czas mnie goni, muszę kończyć. W dodatku jest zimno, trzeba dbać o zdrowie, pamiętajcie, to najważniejsze. Uciekam. No, dzień krótki, więc tego czasu czasami na te rybki nie ma zbyt dużo, ale fajnie, chociaż jeden urodzinowy szczupak się pojawił na filmie. Mnie to mega cieszy, bo dawno nic tutaj na Bzurze nie złowiłem, a ten był chociaż taki fajny, obżarty, nie za duży, ale chociaż już taki typowy jesienny pajk. Pozdrawiam Was, pamiętajcie, sub, like, widzimy się na kolejny film, elo!